Niby wtorek, a jednak środa, Wielkopolska. Jesteśmy u Radka Słodkiewicza, to był smutny żart prowadzącego. Także mamy tutaj Radka i z nim będziemy teraz trenować z plakatem. Siema. Siemanko. Bardzo mi miło, że nas tu odwiedziłeś na nowej siłowni w Środzie Wielkopolskiej, także może powiedzieć, że dzisiaj będziemy robić trening, którego jeszcze tutaj nawet nie robiłem. Także będziemy, może powiedzieć, testowali te maszyny, które stoją tu już kilka dni, ale nie były jeszcze testowane tak hardkorowo, jaki mam zamiar zrobić to dzisiaj z tobą. Także będzie dla nas pierwszy raz. Ja się nie spodziewałem, co będziemy robić i się dowiedziałem, że będą nogi. Także... Dobrze, dzisiaj będzie trening troszeczkę inny niż to, czego się możecie spodziewać. Wiadomo, że duże ciężary, każdy jest w stanie podnosić duże ciężary, ale duże ciężary podnosić dużo razy, to jest coś, co chcemy zrobić dzisiaj. Boję się. Ja też się boję. Dobra, ale zobaczymy. Wiecie, myślę, że też warto trochę pogadać o treningu nóg. Jak się ten trening nóg zmienił na przestrzeni lat. Moja pierwsza siłownia w Goleniowie, znaczy nie moja, tylko na którą chodziłem, to miała tylko maszynę do wyprostów, do zginania. I oczywiście stojak taki ruchomy pod sztangę, więc się robiło po prostu wyprosty, zginania, no i oczywiście olbrzymią ilość przysiadów. Plusem, minusem było to, że specjalizowałem się w tych przysiadach i powiem wam, że robiłem naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o przysiady. Gdzieś tam na pewno też genetycznie miałem trochę predyspozycji do silnych nóg i do tego, żeby te nogi gdzieś tam dobrze reagowały na trening. Ale pamiętam, że było tak 30 lat temu, jest teraz tak dalej, że nikt ze mną nigdy nie chciał trenować nóg, bo zawsze wpadałem na głupie pomysły. Zobaczcie, daję stopy troszeczkę niżej. Dzięki temu mam trochę większe zgięcie w kolanie i wyprost, dzięki czemu czwórka pracuje mocno. Im wyżej postawię stopy na platformie, tym bardziej zaczynam pchać biodrem, czyli wówczas trochę mi się zwiększa praca tylnej części uda i pośladków. Oczywiście szerszy uchwyt, czy szerszy rozstaw zwiększa też zaangażowanie przywodzicieli, ale jak na przykład już dam stopy tutaj, wyżej, w stosunku do tego, to bardziej pcham dwójką. Dlatego w moim odczuciu też suwnica jest świetnym ćwiczeniem, takim alternatywnym pod przysiady, bo jakbyście tak przewrócili mnie do góry nogami, to jest tak naprawdę jakbym robił przysiad. Tylko że mam ustabilizowane plecy. Dobrze mówię. To, co jest plusem suwnicy, to jest duża taka stabilizacja ciała, a co za tym idzie, możliwość pracy mięśni docelowych w takim maksymalnym stopniu. Pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś niestabilne ćwiczenie, gdzieś musicie na przykład, nie wiem, walczyć o równowagę albo coś, to zawsze ta grupa mięśniowa, która jest grupą główną, nie będzie mogła tak ciężko trenować, czyli nie będzie to takie super hipertroficzne ćwiczenie. A przy wyciskaniu nogami jak najbardziej tak. Kiedyś to się robiło na suwnicy po 400 kilo. Ja pamiętam kiedyś do nas na siłownię, to mam taką siłownię w Goleniowie, przyjął taki Szwed, który był tam jakimś super strongmanem i tak dalej. No i to była też, pamiętam, zima, pełno śniegu, nie to co teraz, tam ledwo co spadło. No i przyszedł w takiej kurce puchowej, wielki chłop. My tam robiliśmy wtedy, pamiętam, platę, 140 kilo na ławce, no to wiadomo, dla mnie tam to było dużo. On się położył w tej kurce bez rozgrzewki, zrobił tam, nie wiem, z 15 razy. No i zaczął trenować u nas na siłowni. To on właśnie mówił, że najlepszy sposób na duże mięśnie, szczególnie jeżeli chodzi o nogi, to przed 10 serii przysiadów, po 10 powtórzeń, nie? Więc mówię, tak naprawdę specjalizacja w jakimś tam jednym ćwiczeniu i poprawianiu się, w moim odczuciu jest to jeden z najlepszych sposobów na to, żeby zwiększyć masę mięśniową. Jeszcze plusem na suwnicy jest to, że jak robicie siady, zwłaszcza ciężkie siady, o to w pewnym momencie może być tak, że układ nerwowy już jest zmęczony i wy ogólnie jesteście zmęczeni, ale czworogłowy na przykład nie są zmęczone, nie? I wtedy można się właśnie nawet dobić na suwnicy. I to jest plus, że nie męczy się całe ciało, powiedzmy, tylko już bardziej pracujemy nad mięśniami. I tak samo jest przy innych ćwiczeniach w ogóle wielostawowych, nie? Że wyciskanie żołnierskie na przykład męczy też całe ciało, ale po wyciskaniu żołnierskim jeszcze te barki macie na tyle zregenerowane, żeby dalej cisnąć trening, nie? Więc nie powinno się opierać dla tego treningu tylko na, powiedzmy, wielostawach. Jak chcecie oczywiście budować mięśnie, a nie siłę.
Dobra, teraz przechodzimy do serii takich właściwych. No i za dużo gadamy, mamy wszystko za dyszkę. Więc zrobimy sobie teraz tak, że robimy przy trzech rozstawach stóp. Jedna seria to są tak naprawdę trzy serie, czyli stopy nisko, szerzej i wyżej. Czyli żebyśmy mocno się skupili na czwórce, na wewnętrznej trochę partii i trochę na tylnej części uda. Ale wiadomo, że tak czy siak czwórka będzie tym dominującym mięśniem. Jeszcze chcesz dokładać? 25. Na tym już zostaniemy. Dwie paczki. Wiecie, no. I platforma, nie? To jest 50 kg z 30. No ta platforma jest ciężka, nie? No 12, trochę szerzej. Oliwka Brazylia. 12. Czyli razem 36, ale za każdym razem zmiana stóp. Idę po wodę. Nie przywykłem do tylu powtórzeń. No. Ja znowu lubię na nogi dużo, żeby nie trzeba było ładować takich ciężarów. Wiadomo, żeby trening o dużej liczbie powtórzeń dawał efekty hipertroficzne, trzeba pamiętać, że trzeba go cisnąć do końca. Więc musi być ten wysiłek, więc możecie sobie odpuścić w połowie. Te ostatnie powtórzenia zawsze są najbardziej efektywne, także trzeba jechać do końca. Dobra, teraz czas na prawdziwą serię, taką zabójczą, bo trzy ćwiczenia robione pod rząd. Serie łączone, jakieś tam trisety, gigant serie na nogi. Myślę, że jest coś, co naprawdę robi mega robotę. Czasami te wielkie ciężary nie dają rady. Mam na przykład wielu zawodników czy klientów, którzy mieli bardzo silne nogi, ale nie mogli ich poprawić. I dopiero takim troszeczkę większą jakby objętością treningową, poprzez zwiększenie, jak powiem, tego wysiłku w czasie jednej serii, zmienili swoje nogi. Także, no zobaczymy, jak tobie się to spodoba, nie wiem, czy jakiś tak robiłeś, czy nie. Z nogami chyba nie robiłem trisetów, na pewno robiłem podwójne serie. No, ja najbardziej lubię właśnie nogi, ewentualnie plecy, takie duże grupy. Tak? Ja to barki robiłem, na przykład. No tak, no barki wiadomo, to takie popularne trochę, nie? No to nogi jest coś innego, trochę pewnie jest ciężej niż barki, ale zobaczymy, to będzie. Robimy tylko po 10 ruchów. 10 to, 10 przysiadów, jako ostatni i wykroki będziemy robili tu wzdłuż sali. Ale to pokażę. Pierwsza seria taka będzie taka w miarę, żeby się... Dla mnie to będzie nowość, bo nigdy nie robiłem na tej maszynie, ani nie robiłem z tej barem siadów. Także zobaczymy. Bo ja się zawsze tego boję. Się złamię w pół. A tak was stary ze szkoły wracał, 5 km do domu. I podążamy do trzeciego ćwiczenia, nie? Dogrzanie może ćwiczyć. Jak się to w ogóle odblokowuje? Do góry to się samo odblokuje, ja ci potem zablokuję. Aha, no. Tylko podniesiesz do góry. Trzeba się trzymać tyłek bliżej, bardziej w pionie, żeby tak bardzo nie wypychać tyłka do tyłu. O, się. Potem ostatnie ćwiczenie, ten przysiad, niby się wydaje taki banalny, mały ciężarek, ale po tych wykrokach, tamtych przysiadach będzie czuć różnicę.
Okej. I tam tylko 10. No i to była pierwsza seria, więc się nie liczyła, taka rozrywkowa. Teraz dołożymy sobie po 20. Żebyśmy stówkę mieli chociaż na ten przysiad. Teraz już zaczynamy troszkę większe ciężary, dołożymy sobie pas. Wiadomo, stary jestem, nie taki młody, więc muszę dbać o plecy i tak dalej, więc dokładamy ciężarów, dokładamy pas. I oczywiście historia ta sama. 10 powtórzeń, przejście wrokami i przysiady tamte, też troszeczkę cięższe. To widzisz, jeszcze lat stażu, jest fajny pas. Jak to mówiła legenda, lightweight babe. Bez wymówek, no pain, no gain. Teraz już było dobrze. Szymon to się wytnie. Szymon w montażu, w montażowi to się wytnie. No co to k***a jest? I to była ostatnia seria. Po 3:20 z każdej strony. Także najcięższa. No chyba, że ktoś będzie miał ochotę na jeszcze jedną cięższą, to i dołożymy. Ale myślę, że wystarczy na dzisiaj. W serii łączonej jest naprawdę ciężko. Czyli mamy 120 założone. Idziemy dalej, wykroki lekkie. To tak robimy odpoczynkowo, muszę powiedzieć. Co to jest? Ma dwa kciuki i dołożyłem jeszcze podwyższy, czyli razem 120. I 12, żeby postawić kropkę na dnie. O, o kurde, to się chyba, co chyba powiedział, nie jest lekko, jak widać na złączonym obrazku. No generalnie powiem ci, Radku, że jestem po kursie i mogę ci powiedzieć, że technika chujowa, ćwiczenia chujowe, powtórzeń za dużo. Tak, za dużo powtórzeń, za mało. Stymulacji, kurwa, rozgrzewki, mobilizacji. No właśnie, nie mobilizowałeś małego palca u stopy. Tak. Nie było rolki. No i dlatego tylko te 120 na ostatnią serię, no niestety. Tak, dlatego nóg nie ma, nie? Tak. Jak widać na obrazku, nie działa. To nie działa. Nie działa, po prostu. Także nie róbcie tego w domu, bo jeszcze się pożegacie się albo jeszcze urośniecie. Cztery, mocno, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze dwa, jeszcze raz, okej, zajebiście, w dół, pięć, jeszcze trzy kroczki, mocno,
Jeszcze 5. Trzy, jeszcze 2. Jeszcze raz. Dzięki. No i na końcu jeszcze została jedna superseria. Osobiście lubię trenować nogi w ten sposób, że albo zaczynam od tylnej części uda i wtedy trochę skupiam się bardziej na tyle, albo zaczynam jak dzisiaj od czwórki i wtedy bardziej się skupiam na czwórce. Więc jak na przykład ktoś ma słabe nogi, to ja najbardziej polecam robić nogi 2 razy w tygodniu. I raz robić właśnie pod kątem czwórki, z dodatkiem wiadomo tych dwójek, a drugim razem zaczynać właśnie od jakichś ciągów na prostych nogach, od zginań i tak dalej. I też oczywiście jakieś tam dorzucić ćwiczenia na przód uda, ale w mniejszej objętości niż na przykład teraz. Troszkę, jak powiem, inne ćwiczenia. Albo ewentualnie te same ruchy z mniejszym obciążeniem. Tylko oczywiście w mniejszej ogólnie objętości, jeżeli chodzi o serię i tak dalej. Dobra, teraz zrobimy sobie wykrok i goblet skład super serii. No, o właśnie, wyczujesz. To jest to, że tu i tak pali. Uwierzcie mi, jak tego nie robiliście, zobaczcie, jak to pali. Jak sobie z dietą wtedy radziliście? W sensie, takie było podejście do robienia masy, że się jadło tyle, tak. Po prostu to, co było. Wiem, że chyba kiedyś z tobą też w wywiadzie czytałem, że ty strasznie dużo mleka piłeś. Tak, to wiadomo, na samym początku, wiecie, to na samym początku w ogóle nie było świadomości, skąd brać te w ogóle białko na przykład czy coś, więc ja oczywiście, raz, że wiadomo, nie było siana, to mleko i nabiał ogólnie było takim najtańszym źródłem białka, więc piłem 5 litrów mleka dziennie. I to było moje takie główne źródło białka, plus tam wiadomo, mama dała jakieś tam mięso na obiad, jakieś tam, nie wiem, 3-4 jajka i to było takie głównie w ten sposób się jadło. Potem pojawiło się takie mleko granulowane w proszku. Było bardzo niskotłuszczowe, a w paczce 250 gram, to dzisiaj pamiętam, było prawie 100 gramów białka. Oczywiście wiadomo, że paczka dziennie szła, minimum. Jedyny efekt uboczny, słuchajcie, tego, to były takie gazy, że po prostu szok. A miałem ekipę w szkole średniej, kilku chłopaków, którzy ze mną chodzili na siłownię. My wszyscy to jedli. Sobie wyobraźcie czasami, co się działo na korytarzu, jak ktoś przychodził koło naszej klasy. Można powiedzieć, że klasa chemiczna. Tak, dokładnie. No a potem co? No potem wiadomo, że jakaś tam większa świadomość była. Ja tam pierwszą dietę, którą ogólnie zastosowałem, to pamiętam, że się pojawiło takie pismo Jacka Jabłońskiego. To był też taki dawny kulturysta. Może młodsi znają Pawła Jabłońskiego, to jego syn, który też startował w moich czasach, ze mną startował. Natomiast jego ojciec startował jeszcze wcześniej. I on puścił taką właśnie gazetę, to i tam gdzieś jakieś wywiady z jakimiś kulturystami gdzieś tam sobie znalazłem, że piersi z ryżem, to potem wiadomo, ja tylko piersi z ryżem. Wiecie, teraz na przykład ludzie mają większą świadomość tego, że można różne rzeczy zamieniać, wymieniać, że te makro się zgadza. Kiedyś natomiast liczyło się głównie białko, żeby jak już była ta świadomość. No tak. A resztę to się brało tak intuicyjnie, ale kiedyś była bardzo modna taka dieta, tak zwana dieta jakościowa, czyli chodziło o to, żeby jeść dużo wszystkiego wysokobiałkowego, ale jak najbardziej nieprzetworzonego, żeby miało mało tłuszczu. Kiedyś tłuszcz był absolutnym wrogiem, nie jadło się tłuszczu praktycznie w ogóle, więc wiecie, zjadło się mnóstwo chudego mięsa, białka jaj, no i wiadomo, że to, że się odstawiało wodę. Przecież ja miałem zawody, które trwały 2 dni, to przecież się odstawiało wody do zera 24 godziny przed startem, a jak zawody trwały 2 dni, no to się nie piło 48 godzin. To uwierzcie mi, że na drugi dzień jak startowałem, to już o wiele byłem bardziej płaski, no bo wiadomo, że traciłem to tego, a poza tym ja nie mogłem nawet mówić czasami, bo mi język przysyłał do podniebienia. To wiecie, to kurde, naprawdę koszmar był, nie? Robiłem nieraz tak, że jak już to byłem na backstage'u, to wpukałem sobie usta wodą i wypluwałem, żeby chociaż coś ten. No tak. No dramat, to było mega głupota. No ale co no, tak wszyscy robili. To... Że żyjesz, nie? Tak. Myślę, że wystarczy, co? Na dzisiaj.
No. Coś mi się wydaje. To było dobre podsumowanie. Znaczy, nie był ten trening taki mega jakiś strasznie rozleczony. Ja też zawsze staram się kładać treningi w ten sposób, że jakby jedno albo główne ćwiczenie, albo jakby jeden zestaw taki główny, znaczy głównych ćwiczeń, jest taki progresywny, czyli żebyśmy wyciskali nogami, to może być było takie zmęczenie, ale takie bardziej przygotowanie do tego właściwego treningu. Tym właściwym treningiem były dla mnie właśnie te przysiady w serii łączonej z wykrokami. To jest jakby dla mnie taka baza, którą staram się przez pewien okres czasu przed klientami przytrzymać, gdzieś tam progresować ciężarami i tak dalej. I to jest dla mnie najważniejsze. A na końcu przeważnie zawsze dodaję jakieś takie ćwiczenie dopompowujące, domęczające, że tak powiem, tą daną grupę mięśniową. I najczęściej są to te dwa ostatnie ćwiczenia, są to ćwiczenia zmienne. Natomiast baza musi być niezmienna przez jakiś dłuższy okres czasu, żeby było widać, czy się progresuje, czy się nie progresuje. Czyli, że nic nie idzie, to znaczy, że jest znak, że albo to wywalić, albo robić to lepiej. To także taka mała filozofia, moja treningowa przynajmniej. Prosta. Dobrze. Przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Super trening, także dziękuję. Mam nadzieję, że też wam się podobało. Nogi się spompowały, ale ruszają się jeszcze. Także było dobrze. Dziękuję bardzo. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnijcie, zasubskrybujcie. I spróbujcie tego w domu.